mówiłam do tej pory, ale teraz zabieram głos. Czas przerwać milczenie. Czas przerwać milczenie. Więc, co czytałam w pociągu? Czytałam książkę pod tytułem Motherhood autorstwa Helen Simpson. To jest taki zbiór opowiadań o macierzyństwie i o tym, że jest ciężko. Zmieściła tam opowiadania? Tak, to są takie bardzo krótkie historie. No ale też ta książka mimo wszystko ma 100 stron, więc to się wydaje jakby było 15, a jest 100. Więc fajne. Fajne. Sprawia, że chcę się zastanowić drugi raz, zanim będę miała baby fever. Czytałam też Beloved, najpiękniejsze wydanie pod słońcem. Mi się to bardzo powoli, ponieważ trochę gubię się w fabule. Ale to dlatego, że jest po angielsku, trochę się nie czaję. Chociaż tamta też była po angielsku, też mi się ciężko czytało, zwłaszcza, że się cały czas zmieniały te historie i cały czas były inne. Ale I am a little bit stupid, so that's maybe why. Remy też mówi, że na początku książki nigdy nie wiadomo, o co chodzi, więc bardzo się cieszę i faktycznie im dalej w las, tym bardziej rozumiem. Jestem dopiero na 16 stronie, więc nie ma co się dziwić. Oczywiście po przeczytaniu wstępu i przedmowy. Następną książką, którą czytam, jest z tego samego wydawnictwa Vintage Minis, co ta. Kupiłam je razem, bo są różowe, a ja zbieram różowe książki. Zrobię o tym filmik niegdyś, kiedyś. Nazywa się Rave, jest od Irvin Welsh. To jest ten sam typ, co napisał Trainspotting, więc mnie to zainteresowało. Okładka jest przepiękna, nie złapie się ostrość, ale to nic. I planuję ją skończyć jakoś jutro, dzisiaj, bo chciałabym sobie zrobić taki maraton właśnie czytelniczy, w którym czytam, 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 czytam. Tej nie wiem, czy uda mi się skończyć, bo mimo wszystko jest trochę spora jak na mnie. A ja jestem a little bit stupid, as I've said. Więc tak, mam tą. Mam jeszcze z tych małych. Uwielbiam takie małe książeczki. Tutaj jest Susan Sontag, Notes on Cam. Susan Sontag pisze bardzo mądrze, przez co nie rozumiem jej do końca zbyt dobrze, ale ją przeczytam może jeszcze w tym roku. Bardzo bym chciała, żebym mogła zakończyć rok z ładną liczbą książek i nadrobić trochę czas, w którym nie czytałam. Teraz pokażę Wam książkę, którą zabieram od Remi, bo Remi tutaj ma bardzo dużo książek. Jak widać, to jest tylko część tego, co tutaj ma. Po drugiej stronie przede mną stoi druga taka. Ja znalazłam książkę Histeryczki od Roxane Gay. Bardzo lubię Roxane Gay. Czytaliśmy razem na Storytelu kilku książek. Good, Bad Feminist. No i to chyba wszystko. Ale tutaj mamy Histeryczki. To też jest zbiór opowiadań. Nieźle. Przeczytam. Może nie w tym roku. Może nie w tym roku. Przyznaję się bez bicia. Nie w tym roku. I co dostałam na święta od mojej teściowej? Czy to od babci? To dostałam na święta od mojej teściowej. Najpiękniejsze wydanie Jane Austen. Wybór powieści Jane Austen. Jednej z największych pisarek wszechczasów. Popatrzcie na tą piękną książkę. Ile ona ma stron? Chyba z 1000. No myślę, że legitimately. Yes. I checked, it was around 1000. Piękna jest. I są tu trzy opowiadania, rozważna i romantyczna, Emma i Opactwo Northanger. To są opowiadania, to są powieści. Powieści, to są dzieła zebrane. Dzieła zebrane. Jeśli ktoś z Was pamięta, jaka jest różnica między opowiadaniem a powieścią, nie powinniśmy się kumplować, ponieważ ja nie znam tego i nie mamy wspólnych tematów. Kochanie, are you joking? Are you being silly? Yes. It's my channel, I can do jokes. A to mój kipikat. Kipikat. Pokazujesz jaja w internecie, gościu. Co darmo? Nie tak cię chowaliśmy. Aha, i cały czas słuchamy Harrow. W pociągu też słuchaliśmy Harrow. Harrow the Ninth. Też nie wiem, co tam się dzieje. Myślę, że w czytaniu książek chodzi o to, że nie wiesz, co się dzieje do samego końca. A czasem nawet, dopóki nie przeczytasz w internecie, co o co chodziło. Tak mi się wydaje właśnie. Do powodzenia, młody.
czytelniczy, nie będzie już vlogiem czytelniczym, bo nie zamierzam kręcić więcej klipów, jestem w depresji i nie umiem czytać książek, a i tak czytanie książek w ostatnie dni roku tylko po to, żeby mieć więcej książek przeczytanych w roku, jest bez sensu, więc ja po prostu będę czytać te książki w swoim wolnym czasie i będą już na przyszły rok, bo to żadna różnica, czy na ten, czy na tamten, bo to tylko następny dzień tak naprawdę i następne dni i zawsze idzie się do pracy i później się czyta książkę, a później idzie się spać. A nawet jak się nie czyta książki, to i tak się siedzi i nic nie robi i idzie się spać. I think you're depressed. I am depressed.